Pan Ślimak? Pan podobno sprzedaje ziemię. A, sprzedaje, tak, sprzedaje. Ale nie wszystkie sprzedaje. Jesteście Polakami? Oczywiście. Na tuchliś. Na pewno? Na 100%. Z baby prababy? I z dziada pradziada. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Coś nie mam zaufania do was. Was? Do was, tak. Dobra, zróbmy sobie krótki test z historii Polski. Mówi wam coś Piast Kołodziej? Proszę bardzo, czym się zajmował Kołodziej? Nie wiem. No jak Kołodziej, to znaczy, że robił koła, tak? I czym się jeszcze zajmował Piast? Piastował buty? Zakładał piastowskie miasta! A nawet jedno piastowskie Trójmiasto! A właśnie, a propos. Ile było rozbiorów? A o ile się można pomylić? W ogóle się nie można pomylić! Poddajemy się. Na pewno? Ja. I ja też. Czyli kaput, tak? Westerplatte się dłużej broniło niż wy. Już mi stąd uciekać, niemiaszki. Kogo wy myśleliście, że oszukacie? Mnie? Polaka? Już mi stąd na hause Zurich z powrotem. Nie mam ziemi na sprzedaż. No a ten nieużytek? No. To pole akurat odpoczywa. Odpoczywa? Od czego? Wiecie, ile ta ziemia wycierpiała? Wojny. Powstania. PGR-y. Afgańscy terroryści. Ale my chcemy tylko uprawiać kukurydzę. Kukurydzę? Ja. Taka roślina. Z kolbami. A kiedy staną przed drzwiami nocą, kolbami w drzwi załomocą, ty ze snu podnosząc kroń, staną drzwi. Bagnę ta broń. Trzeba krwi. Gut. Mogą być buchaki. Co? No, buchaki. Też taka roślina, tylko okopowa. Ja. Okopy. Szkopy. Leje. Transzeje. Mało żeście tego nakopali? Ja dam stąd, okopanci! Ja wam sprzedam pole, ta! Chyba mi nowe! Czego jeszcze? Samochód nam zginął! Ja! Nie on jeden tu zginął! Nie on jeden!